三十四点。Dzień dobry. Proszę Państwa, znajdujemy się przed pomnikiem, który usytuowany jest w miejscowości Orłów. Znajdujemy się na trasie, która przypomnieć ma nam wydarzenia z 1939 roku. Wrzesień 1939, wybuch II wojny światowej. Wojny, która była najokrutniejszą ze znanych nam w historii wojen. I tutaj między innymi pewne wydarzenia, cząstka może jakichś wydarzeń bitewnych, również się w tej miejscowości wydarzyła. Od strony południowej, która znajduje się z tamtej strony, nacierały jednostki niemieckie. Teren ten wygląda dzisiaj troszeczkę inaczej. Tereny zostały osuszone, pokopano kanały, woda opuściła po prostu swój poziom gruntowy równie znacznie, tak, że tego dzisiaj my nie zobaczymy. Niemcy jednak wtedy, w 1939 roku, na tym odcinku nie mogli użyć ciężkiej broni pancernej. Czołgi tonęły w tutejszych bagnach, pojazdy gąsienicowe również nie mogły przejść. I dlatego też jednostka polska, która broniła tutaj tej wioski przed atakującymi od południa Niemcami, mogła stawić rzeczywiście im twardy opór. Na terenie tym rozmieszczono 5 gniazd karabinów maszynowych. Jedno z gniazd znajdowało się tam, jak ten budynek w tej chwili, co widzimy, tam ten ciągnik przejeżdża. I tam ci ostrzeliwali po prostu most, który znajduje się więcej na południu. Most drewniany, dzisiaj jest w tym miejscu wybudowany, betonowy, nowoczesny, inny. Ale kiedy będziemy bliżej tego mostu, pokażę, jak wygląda panorama z tamtej strony wioski Orłów. Niemcy, nie mogąc uderzyć bronią pancerną, do ataku popchnęli piechotę. Polacy, mając tutaj tych 5 gniazd od strony zachodniej i mieli usytuowane na wałach przeciwpowodziowych, które do ostatniej chwili nie były wprowadzone do walki. Dlaczego? Chciano puścić Niemców na tą stronę wałów przeciwpowodziowych, ażeby później można było, ostrzeliwując ich, odciąć im odwrót, a jednocześnie ułatwić zlikwidowanie, ewentualnie wzięcie do niewoli tych żołnierzy, którzy tutaj atakowali te tereny. Jeden z żołnierzy był umieszczony na tej sygnaturce wieżyczce, gdzie znajduje się sygnaturka, i on stamtąd korygował po prostu poprzez telefon swojego dowódcę, z której strony Niemcy, w jakiej sile atakują Orłów. Niemcy, którzy spostrzegli, że ktoś tutaj informuje Polaków o tym wszystkim, zaczęli kościół ostrzeliwać. Tak się zdarzyło, że jeden z pocisków uderzył właśnie w tą wieżyczkę. Żołnierz, który tam był, spadł ranny, połamał nogi, jednak nic więcej mu się nie stało. Ludzie, którzy tutaj mieszkali w tamtych czasach, otoczyli go od razu opieką. Nie wiadomo, czy Niemcy źle namierzyli, bo większość pocisków niemieckich uderzyła na pole, które znajduje się w tamtym kierunku, i właściciel tego pola opowiadał nam, że ponad 300 lei po wybuchach pocisków artyleryjskich można było tutaj się doliczyć. Niemcy, kiedy przeszli już na tą stronę Bzury, myśleli, że już zdobyli. Wtedy odezwały się karabiny maszynowe, które były umieszczone na poboczach wałów przeciwpowodziowych, i one Niemców przygwoździły do ziemi. Nie chcieli się poddać, więc w większości zostali zabici, zginęli tutaj na tym terenie. Niemcy, po przekonaniu się, że frontalnym atakiem nic nie zrobią, znowuż rozpoczęli atak, obstrzał artyleryjskim, i tylko z daleka po prostu artylerią, którą podciągnęli,
od strony drogi wiodącej od Piątku do Bielaw zaczęli znowuż orłów ostrzeliwać. Bardzo dużo wtedy budynków gospodarskich i mieszkalnych zostało tutaj na tym terenie spalone. Takim epizodem, o którym opowiadali uczestnicy tych walk, jest między innymi taki fakt, że wśród tych, którzy w tym gnieździe karabinów maszynowych się znajdowali, a było ich tam 5 tych żołnierzy, był jeden Niemiec. I kiedy 2 poszło, żeby donieść skrzynki z amunicją, która znajdowała się za budynkiem schowana, wtedy on tego celowniczego zabił. Myślał, że w ten sposób pozwoli wojskom niemieckim przedostać się na tą stronę. Jednak ten, który jeszcze obok był najbliżej, spostrzegł, co się dzieje, szybko wrócił i w walce wręcz, jaka się wywiązała między nimi, pokonał Niemca. Niemcy, spostrzegłszy, że ten karabin nie strzela przez pewien okres czasu, uwierzyli, że coś się stało takiego, że będą mogli tutaj tą stroną przejść. Teren ten jest właśnie bardzo pochyły, bo jak spojrzymy w tamtą stronę, to widać tylko przybudówkę ciągnika. Tam jest dół i oni nie wiedzieli, co się dzieje z tej strony, będąc tam na dole. Dlatego też znowuż oficerowie niemieccy poderwali piechotę do ataku, jednak już było za późno, bo ci, którzy poszli po amunicję, zdążyli wrócić, a ten, który był ranny, również zaczął już z tego karabinu samodzielnie ostrzeliwać nacierających Niemców. Niemcy poprosili znowuż o przerwę w walkach, ażeby mogli zabrać rannych i zabitych. Podjechały z tamtej strony niemieckie samochody i tych wszystkich, którzy znajdowali się z tamtej strony i zginęli, albo wycofując się, albo poprzez obstrzał, jaki później był na przedpola dany, również tam ranni czy zabici zostali. Na tych terenach tutaj jednak zostało pochowane około 48 Niemców. Dzisiaj jest tam w tamtej części wschodniej taka kępa, dzisiaj tutaj stąd niewidoczna, w której właśnie z ziemi, w tym kawałku ziemi ci Niemcy spoczywają. Ciekawostką jest to, że oni przecież później wszystkich tych, którzy polegli na terenie Polski, raczej zabierali i wysyłali do Niemiec, do Waterlandu, do ojczyzny. Tutaj jednak nie wiadomo, czy nie chcieli, czy zapomnieli, czy w ogóle uważali, że nie zasłużyli na to, żeby ich tam do ojczyzny ze sobą poprowadzić. Proszę Państwa, Orłów dzisiaj wioska. I to rzeczywiście wioska stosunkowo mała, nie posiadająca władz administracyjnych i gminnych, jest wspomnieniem tylko tego, co było kiedyś. Przez ponad 400 lat było to przecież miasto powiatowe rodu Orłowskich. Tutaj właśnie była siedziba tych władz, która mówiła o znaczeniu tego miasta. A ono w tamtych czasach, w czasach średniowiecza, chyba nie było takie małe, bo między innymi w dokumentach naszych jest, że w 1495 roku na tak zwaną wojnę pruską Orłów wystawił 5 żołnierzy. Dla porównania Żychlin tylko 2, a więc Orłów musiał być większy, bo ilość wystawionych żołnierzy była liczona od ilości mieszkańców. Dzisiaj z tamtych czasów nie pozostało nic. Pozostał tylko ten kościół, który pochodzi z pierwszej połowy XV wieku, a niektóre jego nawet fragmenty są jeszcze wcześniejsze. Bo ten obecny, który tutaj widzimy, już jest pobudowany na fundamentach pierwotnego, pierwszego kościoła, który tutaj się znajdował. Takich kościółków na tym terenie jest kilka. Bo jeżeli będziemy widzieli później, pewne podobieństwo zobaczymy w kościele, który znajduje się w Bielawach, w kościele, który znajduje się w Sobocie i będziemy mogli porównać między nimi to. Elementem takim, jak gdyby pewnej formy obronnej tutaj tego kościółka, to jest tam szczyt widać takiej wieżyczki, jak gdyby wkomponowanej w te mury obronnej ze strzelnicami, które tutaj są.
Państwa, tutaj właśnie widzimy w całej okazałości tą wieżyczkę, która jest jak gdyby przymurowana do tego kościółka. Jest to kościół gotycko-renesansowy i pewne części już są tutaj troszeczkę zmienione, bo tak jak wszędzie wraz z modą zmieniał się i styl w budownictwie i w czasie remontów, zwłaszcza kapitalnych, kościoły były przebudowywane. Po obu stronach wejścia widać tablice nagrobne dawnych właśnie właścicieli tej miejscowości. W czasie potopu szwedzkiego właściciel, Warzyk, on bronił się tutaj przed wojskami szwedzkimi. Tu był zameczek, nieduży, murowany i on przez 5 dni wytrzymał oblężenie. Szwedzi z zemsty za opór, jaki tutaj napotkali, wymordowali większość mieszkańców, spalili, zrabowali, co tylko się dało, co tylko przedstawiało jakąśkolwiek wartość. Dzisiaj coraz częściej zapomina się o tym, coraz częściej czas robi swoje, mury pękają, cegły się kruszą i widać już po prostu ubytek i starzenie się tego. To, co przetrwało 400 lat, może nie przetrwać już 100. Dlaczego? Po prostu dzisiaj siarka, która znajduje się w powietrzu, jest tak niebezpieczna dla starych murów, że właśnie one coraz szybciej starzeją się, niszczeją, kruszą i grożą, że się kiedyś rozsypią. Trzeba będzie naprawdę wiele starań i wiele wysiłku, a co najważniejsze ludzi, którzy będą chcieli te obiekty zabezpieczyć dla następnych pokoleń, żeby ci, którzy przyjadą po iluś latach, mogli jeszcze zobaczyć i wspomnieć o historii miejscowości, która tutaj jest i kościół, który w tej miejscowości się znajduje. Dziękuję. Proszę Państwa, znajdujemy się na cmentarzu parafialnym miejscowości Bielawy. Przy wejściu widzimy umieszczoną tablicę, która ma upamiętniać tych, którzy w 1939 roku bronili naszej ojczyzny. Polegli tutaj żołnierze 17 Pułku Ułanów Armii Poznań. Z daleka od swoich rodzinnych stron, ponad 200 kilometrów, a jednak oni, nie licząc się z ofiarą krwi, z ofiarą swego życia, poświęcili wszystko, ażeby dla ojczyzny zrobić to, co było ich obowiązkiem. Tablicę tą ufundowali koledzy, którzy przeżyli kampanię wrześniową, ci, którzy mieszkają w Poznaniu i oni zawsze w pierwszą niedzielę września przyjeżdżają tutaj, ażeby oddać hołd tym, którzy są tutaj pochowani, żeby złożyć kwiaty, wieńce, wspomnieć o tych, którym nie dano było doczekać się wolnej ojczyzny. Za murem, gdzie za chwilę wejdziemy, będziemy mogli zobaczyć groby, odczytać nazwiska, poznać tych, chociaż z imienia i nazwiska, którzy tutaj są pochowani. Nie wszyscy tutaj są w tej chwili, bo rodziny niektórych, którzy mieszkają hen gdzieś koło Poznania albo poznańskim, po wojnie ekshumowali zwłoki swoich bliskich na swoje rodzinne miejsce, do swoich rodzinnych miejscowości, do swoich rodzinnych grobowców. Jeden z oficerów, który tutaj był pochowany, mimo że prosił, ażeby on po śmierci pochowany był razem z żołnierzami swoimi, no rodzina najbliższa nie uszanowała tego jego ostatniego życzenia. Żona zabrała zwłoki i został on pochowany na cmentarzu w Poznaniu. Nie spoczywa między swoimi
z którymi razem szedł do boju. Śmiertelnie ranny tutaj, na tym terenie, tutaj pozostał, ale tylko przez czas okupacji, bo później, tak jak już wspomniałem, został zabrany do rodzinnych grobowców, które znajdują się właśnie w Poznaniu. Widzimy przed sobą kwatery żołnierzy z 1939 roku. Przez wiele lat propaganda ówczesna mówiła, że oficerowie uciekli za granicę, schowali się na tyłach, a ginęli w Polsce tylko żołnierze. Dowodem, że było inaczej, jest między innymi tablica, która mówi o tym, że tu spoczywa pułkownik Tadeusz Mikke, który poległ właśnie w 1939 roku. Są tu pochowani porucznicy, podporucznicy, są pochowani podoficerowie, szeregowcy. Nie wszystkich nazwiska są znane. Są również właśnie tablice mówiące, że pochowani są tutaj również żołnierze, których nazwiska nie zostały w jakiś sposób utrwalone. Może do dziś rodziny ich poszukują, gdzie ich bliscy znaleźli się, gdzie zostali pochowani, a może łudzą się jeszcze nadzieją, że jeszcze gdzieś oni żyją, może za granicą, może są jakieś przyczyny, dla których tutaj wrócić nie mogą. Proszę Państwa, tutaj jest jedna rzecz, która mnie zawsze bulwersuje. Pomnik. Pomnik, gdzie czytamy, poległym za wolność ojczyzny 1939 roku. W hołdzie składają mieszkańcy Biela. Proszę Państwa, ten pomnik był już postawiony w czasie wojen napoleońskich, w czasie I wojny światowej, w wojnie bolszewickiej, ale wtedy zacierano wszystkie ślady tamtych wydarzeń i tylko pozostawiono ten z 1939 roku. Jak gdyby żołnierz ten, który walczył wtedy za Polskę, nie był Polakiem, nie był żołnierzem, który bronił swojej ojczyzny. I trzeba by było rzeczywiście wszędzie, gdzie się tylko da, apelować, ażeby powróciły daty tamtych wydarzeń, daty tamtych lat. Tak jak zrobiono to u nas na naszym cmentarzu, na kwaterze żołnierskiej. Chociaż skromne, ale umieszczono tablice upamiętniające i powstańców 1863 roku i tych, co walczyli w 1918 i 20 roku i polegli na tamtych naszych terenach. Dlatego też patrząc na te kwatery, pamiętajmy o tym, że ci ludzie walczyli o to, żeby była Polska. Oni nie walczyli, żeby to była Polska demokratyczna, żeby to była Polska ludowa, tylko żeby to była ich ojczyzna, gdzie będą żyć mogły ich rodziny, ich najbliżsi, a gdzie i oni sami by mogli. Bo przecież nie wszyscy liczyli się z tym, że zginą, że polegną gdzieś w walkach. Liczyli, że może los szczęśliwy dla nich będzie i oni będą mogli do swoich najbliższych powrócić, chociaż po kilku latach, może po obozach jenieckich, może po obozach niewoli, łagrach, czy gdzieś rzuceni na inny kontynent, czy gdzieś do innych krajów. Dlatego też w chwilach zadumy, jak jesteśmy na cmentarzach przy tych kwaterach, pomyślmy o tych, którzy tutaj spoczywają, a może dzięki właśnie nim, im, my możemy tutaj mówić na tych terenach po polsku, możemy czuć się Polakami. Bo wiemy, że machina wojenna tamtych czasów groziła nam wszystkim zagładą, że my walczyliśmy sami, że nasze wojska w wielu wypadkach bez pomocy, mimo że tak szumnie zostały te traktaty podpisane, że będziemy mieli pomoc Wielkiej Brytanii, że będziemy mieli pomoc Francji, żeśmy walczyli samotnie. I ta największa bitwa właśnie nad Bzurą, ona udokumentowała, że my, jeżeli byśmy mieli broń, jeżeli byśmy mieli lotnictwo, to byśmy na pewno nie przegrali tak prędko tej wojny. Porównując jednak walkę naszą z walką na przykład Francuzów, i tak możemy być dumni, że mocarstwo, które zdawało się, że jest jednym z najpotężniejszych wówczas na świecie, wcale dłużej się nie broniło, a w jeszcze większym rzeczywiście popłochu i tragedii rozegrał się los
walki o wolność i niepodległość Francuzów. Dziękuję. Proszę Państwa, zatrzymaliśmy się na w miejscowości Walewice, gdzie znajduje się jeden z ładniejszych pomników upamiętniających walki z 1939 roku. Tutaj widzimy płytkę wmurowaną w ogrodzenie, mówiącą o Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii 1939 roku, a w szczególe można by było określić o 17 Pułku Ułanów. Widzimy tutaj dwie rzeźby w drewnie wykonane, które przypominają nam, jak wyglądali żołnierze z tamtego okresu czasu. Przed tym były tu jeszcze z blachy wycięte takie sylwetki ułanów na koniach z lancami, z pikami. No ale dzisiaj już po nich nie ma śladu. Zardzewiały blachy zostały przez chuliganów, mówmy tak otwarcie, zniszczone. Tutaj na tym terenie nie było, tak jak niektórzy sądzą, żadnej walki i tutaj nie byli pochowani żołnierze. To był punkt zborny, gdzie po bitwie było powiedziane, że wszyscy żołnierze mają się spotkać. Tutaj się rzeczywiście żołnierze, ci, którzy przeżyli, spotkali. Tu była odprawa i na pamiątkę tamtych wydarzeń tutaj koledzy z Poznania, którzy przeżyli tą wojnę, zbudowali ten pomnik dla swoich bliskich kolegów, z którymi razem o wolność ojczyzny walczyli. Jeżeli rozchodzi się o teren ten, otoczony jest on laskiem, a z tyłu, tam z zapleczem, jest wybieg dla stadniny koni, która w Walewicach się znajduje. I tak jak oni tutaj bardzo często tłumaczą, że dla ułana najprzyjemniejszym głosem był ten końskich kopyt, bieg konia. Oni przecież z tymi końmi żyli się, tworzyli jak gdyby jedno. Tutaj właśnie armia Poznań i Pomorze, idąc od Łowicza, rozgromiła część wojsk 10. Armii Niemieckiej, która broniła właśnie tutaj tych terenów już przez siebie częściowo zdobytych. I tutaj, jak mówią, z pewnym jakimś poczuciem nawet i humoru, że po raz pierwszy ułanom przydały się lance, bo Niemcy, uciekając w podmokłe tereny nad brzegami Bzury, uciekali, myśleli, że konno ułani za nim nie wiadą, ale ułani lancami właśnie, kując ich, zmusili do wyjścia stamtąd, do poddania się, do rzucenia broni. Dowódcą tych walk tutaj na tym terenie był generał Tadeusz Kutrzeba, dowódca Armii Poznań. Jego jak gdyby zastępcą był generał Bortnowski, dowódca Armii Pomorze. Wiemy, że Armia Pomorze została zdziesiątkowana w bitwie w Borach Tucholskich. Wycofywali się oni tutaj, razem już później połączyli się, bo tworząc większą siłę, stanowili większe zagrożenie dla Niemców. Niemcy nie spodziewali się, że nastąpi kontruderzenie. Ani szpiedzy niemieccy, ani zwiad lotniczy nie wykrył i nie podał do sztabu niemieckiego zgromadzonych jednostek polskich, jakie tu się znalazły. Całkowicie zaskoczeni, w panice zaczęli uciekać. Zatrzymali się aż za Łęczycą. Po drodze mordując i niszcząc mieszkańców wiosek, przez które przechodzili, uciekając stąd. Do tego stopnia wpadły wojska niemieckie w panikę, żeby podnieść ducha i morale wojsk niemieckich. Do Strykowa, który znajduje się na południe tutaj od miejscowości, gdzie się w tej chwili znajdujemy, przyleciał samolotem Hitler, żeby dodać odwagi. No, dowodzący 8. Armią Niemiecką został zdymisjonowany, a jednocześnie do pomocy 8. Armii skierowano część 4. Armii Niemieckiej oraz część 10. Armii Niemieckiej. Polacy atakowali od 9 do 16. W zasadzie niektórzy podają nawet datę 20 września, ale już wtedy wojska polskie były otoczone. Zaczęły się przedzierać w stronę Kampinosu, Puszczy Kampinoskiej i tam pod Brdowem, kiedy musieli forsować wysoki brzeg Bzury, zdziesiątkowani,
W większości dostali się do niewoli. Do niewoli dostali się również obaj dowódcy tych połączonych armii obu, którzy tutaj byli. Zarówno generał Bortnowski, jak i generał Kutrzeba. Jeden i drugi zmarli po wojnie na obczyźnie. Do Polski nie wrócili, pozostali tam za granicą. W większości wszyscy, którzy ocaleli stąd, a przedostali się na zachód, pozostali właśnie w Anglii, Francji, czy też wyjechali do Ameryki Północnej lub Południowej. Proszę Państwa, kamień ten, który widzimy tam z daleka, z tą sylwetką krzyża Virtuti Militari i tablicą, która mówi o tych, którzy tutaj polegli, nie podaje nazwisk. Nazwiska to będziemy widzieli częściowo pokazane na płycie, do której zaraz dojdziemy. Ale proszę Państwa, nie wiem, czy już zostały naprawione napisy, bo przykre to jest, że litery, które są z brązu, były wyłamywane przez wandali i sprzedawane jako złom metali kolorowych. O, tutaj widzimy właśnie część nazwisk, które mówią o tym, kto tutaj w walkach na terenie Walewic i Soboty i Bielaw poległ. I możemy tutaj te nazwiska niektóre odczytać. Pisy, które mówią, gdzie 17 pułk ułanów armii Poznań walczyły. Leszno, Rdzyna, Wschuwa, Sobota, Walewice, Chruślin, Łowicz, Dębowski, Palmiry, Sieraków, Laski, Warszawa. Część tylko zdołała się wojsk przebić do Warszawy i oni w obronie Warszawy walczyli. Również przecież wiemy o tym, że generał Kutrzeba, który do Warszawy się dostał, został dowódcą armii Warszawa i bronił również z innymi. Tutaj dowódcą tego 17 pułku ułanów i kawalerii, w ogóle brygady kawalerii, był generał Abraham. Poznaniacy przyjeżdżają tutaj właśnie, ażeby oddać hołd tym, którzy tu polegli. Tu miały być zrobione naprawdę jeszcze inne makiety, inne nasadzenia, ale po przykrych doświadczeniach, jakie tu spotkało poznaniaków, zrezygnowali z tego i główny pomnik właśnie poległych członków Armii Poznań wybudowany został w Poznaniu. Proszę Państwa, stoimy w tej chwili na moście, który jest przerzucony nad rzeką Bzurą. Bzura kojarzy nam się właśnie z rokiem 1939. Dzisiaj rzeka ta jest w pełni zatruta, nie ma w niej życia biologicznego, chociaż jeszcze żyją przecież ludzie ci, którzy przyjeżdżali tutaj łapać ryby, którzy przyjeżdżali tutaj wybierać raki. Ale ja chciałem się cofnąć jeszcze troszeczkę dalej. W 1655 roku Stefan Czarnecki rozpoczął na łąkach tutaj znajdujących się wojnę podjazdową z wojskami szwedzkimi. Znamy tą wojnę jako potop, który ogarnął wtedy naszą ojczyznę. Sobota, która jest po stronie prawej naszej, gdzie widzimy panoramę kościółka, który tutaj się znajduje. Bardzo podobny ten kościółek jest do tych kościołów, które znajdują się właśnie w Orłowie, w Bielawach. Pochodzą one mniej więcej z tego samego czasu. Sobota jest jednak z tych miejscowości najstarszą. Dzisiaj jest to wioska. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1260 roku. Przez wiele, wiele lat było miastem. Ta osada była miastem. W notatkach są zapisy, że w 1397 roku odbyły się nowe wybory burmistrza, rajców miejskich.
nowego proboszcza, a więc musiała wcześniej ta osada uzyskać prawa miejskie, jeżeli już w tamtych czasach był tu burmistrz i rajcowie. Dzisiaj z tej świetności dawnej nie pozostało nic. Pozostały tylko wspomnienia. Kościół, który tutaj jest, jest z 1504 roku wybudowany na fundamentach pierwotnie wybudowanych. Właścicielami tego miasta, bo ono, tak jak i Żychlin, było miastem prywatnym, należała do rodu Sobockich i dzisiaj w parku, który znajduje się tam w prawej stronie, gdzie widać tą kępę drzew, znajduje się neogotycki zameczek pochodzący, wybudowany w XVIII wieku, należący również do rodziny Sobockich. Stąd, z Soboty właśnie pochodził Artur Zawisza Czarny, bohater powstania listopadowego. Mając 24 lata, został stracony z rozkazu Paszkiewicza i powieszony w Warszawie. Mimo, że matka wysłała list z prośbą do cara o ułaskawienie, za czym przyszła odpowiedź, również negatywna, wyrok już został wykonany. Pomnik upamiętniający jego bohaterską walkę, a później śmierć, znajduje się w Łowiczu. Możemy tam przeczytać napis, który mówi, że nawet jeżeli bym miał 100 razy żyć, oddałbym wszystkie swoje życia za wolność ojczyzny. On najdłużej, można powiedzieć, mimo tak młodego swojego wieku, ze swoim oddziałem powstańczym po tych terenach walczył i nie chciał złożyć broni, nie chciał się poddać. Chciał jak najdłużej utrzymać chociażby cząstkę wolności, którą on sobie i swoim podwładnym, swoim żołnierzom, swoim partyzantom czy powstańcom zaszczepił i miłość do ojczyzny pokazał. W kościele, który tutaj naprzeciwko się nas znajduje, są właśnie płyty nagrobne rodziny Sobockich. Miasteczko utraciło prawa miejskie w 1870 roku. Proszę Państwa, ten kościółek, który jest tutaj, jest jednym z dwóch, bo drugi jest tak zwany kościółek cmentarny, drewniany, pochodzący z XVII wieku, a więc prawdopodobnie był on wybudowany jako kościół wdzięczności za ocalenie po walkach ze Szwedami w czasie potopu, bo z tamtych czasów on pochodzi. Jeżeli rozchodzi się o zabytek, który tutaj budził wielką rzeczywiście ciekawość wszystkich ludzi, co przyjeżdżali, to był zajazd drewniany, który znajdował się niedaleko właśnie kościoła. Został rozebrany prawdopodobnie, ażeby poddać konserwacji drewno, z którego był wykonany. Do dnia dzisiejszego jednak ten zajazd tutaj nie został odbudowany. Nie wiadomo, czy on gdzieś stoi w innej miejscowości, czy też w ogóle przestano po prostu nim się interesować. Może już były belki, drewno w takim stanie, że nie nadawało się w ogóle do użytku. Na starych rycinach, na starych fotografiach, na starych zdjęciach można jeszcze zobaczyć. W ostatnich latach była tutaj świetlica dla mieszkańców Soboty i oni tutaj spotykali się, były zabawy. No i jeżeli były śluby, a chciano, ażeby w pełni były one retro robione, tak jak za dawnych czasów, właśnie tutaj wynajmowano pomieszczenia i w tych pomieszczeniach właśnie te wesela się odbywały, ażeby upamiętnić po prostu to, jak się mówi, bardzo często najważniejsze wydarzenie w życiu każdego człowieka. Znajdujemy się przed głównym wejściem do kościoła parafialnego w Sobocie. Mury, które widzimy tutaj, są murami świadczącymi o starym systemie budownictwa i starym systemie wyrobu cegieł. Cegły, które tutaj się znajdują w murach, one mają dużo większe wymiary, aniżeli cegły dzisiaj stosowane. Są to tak zwane palcówki. A żeby cegła nie przesuwała się w stosunku jedna do drugiej, palcami wykonawca po prostu cegieł robił trzy takie bruzdy
w które później zaprawa wapienna, jeżeli wchodziła, nie pozwalała tym cegłom się wysunąć. Wapno, które było używane do łączenia cegieł, było inaczej one obrabiane w procesie technologicznym. Dużo więcej czasu musiało ono przebywać w ziemi. Po większej części wymagał około 25 lat, żeby te wapno się, jak to mówiło pospolicie, lasowało. Kościółek ten wybudowany jest na miejsce poprzedniego, który tutaj się znajdował. Ten wybudowany jest w 1504 roku i on do dnia dzisiejszego służy tutaj parafianom i wiernym, którzy do tego kościoła na nabożeństwa przychodzą. Proszę Państwa, sobota, piątek, są to nazwy, które kojarzą nam się z dniami tygodnia, ale jeżeli ktoś pamięta, czytając po prostu trylogię Sienkiewicza, że te miasta występują dosyć często i w Potopie między innymi, kiedy Kmicic pyta się, gdzie ta sobota się znajduje, to on odpowiada, że niedaleko piątku. Ten myślał, że z niego Kiemlicz żartuje. Powiedział, nie, tak się na Mazowszu nazywają dwa miasteczka, które położone są na trasie wiodącej właśnie do Łowicza, gdzie podobno były największe końskie targi. Również i w Sobocie znane były targi końskie i tutaj jarmarki na konie sprowadzały kupców nie tylko z całej Polski, ale również z zagranicy przyjeżdżali. Piątek w dawnych wiekach słynął również z wyrobu piwa. Piwo tutaj, które było wyrabiane, nie wiadomo, czy swoją jakość zawdzięczało źródłom wody, które tutaj kiedyś były, czy też wiedzy ludzi, którzy wyrabiali to piwo i na całą Polskę wysyłano. Bardzo dużo właśnie sobockiego piwa było sprzedawane w Warszawie. Sobota. Miasteczko do 1870. Dzisiaj mieści się tutaj urząd gminy i oni po prostu przeżywają przeszłość, wspominają dawne dni chwały, rzemiosł dawnych. Według kronik dawnych mówi się, że tutaj było około 18 rzemieślników. Przeważnie szewcy, kowale, kuśnierze, stolarze, stelmachowie i inni, którzy produkowali na potrzeby ówczesnych tych. I między innymi ciekawostką, że mimo, że tych mieszkańców wtedy nie było dużo, bo w czasie świetności około 700 tylko, było tutaj aż 18 ludzi produkujących właśnie piwo. Czyli w tamtych czasach problem alkoholu również chyba był na porządku dziennym i wtedy, tak jak jest dzisiaj i u nas, no z tym, że my oprócz piwa, żeśmy za dużo zaczęli tych bardziej wyskokowych 40 czy 45% napoi używać. No jest może tylko jedna różnica, że dzisiaj te napoje używa coraz młodsze nasze pokolenie, a przez to i te nasze pokolenie dzisiejsze jest już nie takie, jak były dawniej. Dzisiaj już jest młodzież więcej po prostu narażona na różnego rodzaju stresy, na różnego rodzaju choroby. Proszę Państwa, pokażemy panoramę tego kościółka jeszcze z drugiej strony, a później pokażemy jeszcze kościółek, który znajduje się niedaleko stąd, bo między drzew dach widać tego drewnianego kościółka cmentarnego. Jest to ciekawy obiekt właśnie dawnej sztuki ciesielskiej i wiedzy ludzi, którzy potrafili tak dobrze to wszystko wybudować. Chociaż i my dzisiaj, patrząc nawet na mury tego kościoła, z zazdrością patrzymy, jak przy tamtych prymitywnych warunkach potrafiono tak dobrze wybudować, że mimo tego, że już prawie 500 lat stoi ten kościół, nie rysuje się, zachował po prostu linię prostą, a jakość tego materiału świadczy, że fachowcy, którzy to robili, nie starali się wykorzystać okazji tylko, żeby jak najszybciej zrobić i zostawić po sobie za kilkadziesiąt czy kilkaset lat już tylko ruinę. Dziękuję. Proszę Państwa, będąc w Orłowie, pokazywałem jako fragment dawnych
elementów obronnych kościółka tam się znajdującego, wieżyczkę, która tam przy wejściu była umieszczona. Tutaj jest, inaczej ona jest usytuowana, bo nie jest ona przy wejściu, ona jest przy nawie, przy bocznej nawie wybudowana i widzimy ją tutaj inaczej troszeczkę i wykończoną. Wsparta wspornikami, ażeby wzmocnić jej obronność, również ma te wąskie okna, strzelnicze, którymi obrońcy w razie potrzeby bronili się, strzelając do napastników, broniąc świątyni przed zdobyciem przez nieprzyjaciela. Proszę Państwa, z tej strony, od strony wschodniej, ta świątynia ma tak zwane sterczyny. I widzimy między pilastrami herb Pilawa, dawnych właścicieli sobockich. Oni tutaj właśnie fundując ten kościół jako element upamiętniający swoje dzieło umieścili, żeby ten herb po wieczne czasy, dokąd tylko świątynia będzie, świadczył o tym, że to jest ich fundacji ten kościół pobudowany. Na pewno już nie ma dzisiaj nikogo z tych ludzi, już na pewno i pamięć zatarła się wśród mieszkańców o tych, którzy tutaj kiedyś byli właścicielami tej miejscowości, a tylko w starych księgach, w starych notatkach, w starych zapiskach można o tym przeczytać, można coś bliższego się jeszcze dowiedzieć. Tak jak wszędzie, kiedyś na cmentarzach były grobowce. Grobowce właśnie mieszczan, bardziej zasłużonych dla mieszkańców danej miejscowości. No tu tylko widzimy jeden krzyż, jaki pozostał tam po prawo, ale na pewno było ich tutaj dużo więcej, bo w łękach kościelnych można zobaczyć jeszcze kilka takich grobowców, a kiedyś były i u nas, dookoła naszego cmentarza kościelnego, przy kościele w naszej parafii w Rzychlinie. Niemcy w czasie okupacji, rozbierając ogrodzenie, rozebrali wszystkie grobowce, zniszczyli to, co było pamiątką o tych, którzy kiedyś wśród mieszkańców Rzychlina żyli, mieszkali, pracowali i dla miasta coś dobrego starali się robić. Tak jak wszędzie, we wszystkich prawie naszych świątyniach, kult Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia jest i tutaj obrazem tego figurka, którą tutaj widzimy jako symbolicznej kaplicy, jakiejś wieżyczce, bramie ostrołukowej, nawiązującej do stylu dawnego gotyku. Na chwilę zatrzymaliśmy się przed obiektem sakralnym. Jest to kościółek cmentarny w miejscowości Sobota. Dlaczego żeśmy się tu zatrzymali? Jest to po prostu pomnik pochodzący z XVII wieku, świadczący o sztuce dawnych budowniczych w drewnie. Mimo, że on przetrwał już 300 lat, na pewno przez wiele, wiele lat jeszcze będzie służył. Wtedy, kiedy nie było rzeczywiście szkół, nie było innych jakichś ośrodków zdobywania wiedzy, a wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenie, widać, że ta wiedza przekazywana była rzeczywiście bardzo rzetelnie, nie ukrywano żadnych po prostu tajemnic zawodowych, starano się, ażeby ten, który będzie uczniem, a później samodzielnym pracownikiem przy takiej czy innej budowie, mógł wykonywać te prace rzeczywiście wzorowo, z pożytkiem dla tych wszystkich, którzy będą z tego obiektu korzystać. Czy to będzie obiekt sakralny, czy to będzie budynek świecki jakiś, jako jakiś dworek szlachecki, czy jako budynek gospodarczy nawet ewentualnie. Proszę Państwa, cmentarz. Miejsce, na którym gromadzone są od pokoleń prochy ludzi dla wielu bliskich, najbliższych, najdroższych. Przychodzi się tutaj bardzo często, chociaż tak jak i ludzie są zapominani przez swoich bliskich bardzo często, tak samo zapomina się o tych bliskich, którzy znajdują się na cmentarzu. Nie ma tutaj akurat w tej chwili takiego, który mógłbym powiedzieć, że przynosi troszeczkę wstydu rodzinie, która by jeszcze żyła.
widzimy zadbane, oczyszczone, porządek jest zrobiony. Są to jednak groby już nowego typu, nowego stylu. Chociaż tam w dali widać taki już troszeczkę rozsypujący się, wykonany z metalu, ale bądźmy szczerzy, na pewno nie ma już może nikogo żyjącego, a społeczeństwo dzisiaj myśli tylko o tym, co jest im najbliższe, a już nie ma opieki i troski o to, co należało kiedyś do innych. Każdy zajęty zamknął się w swoich czterech ścianach, jak to się mówi, i myśli tylko o sobie. Widzimy też również, że coraz więcej drzew tutaj usycha, coraz więcej drzew po prostu ubywa. A swego czasu był to rzeczywiście urok naszych cmentarzy, dużo drzew, dużo zieleni. Mimo że miejsce smutne, miejsce żałoby, ale jednak ptaki, które tutaj się znajdowały, w jakiś sposób one inną jakąś wartość wprowadzały, inne jakieś poczucie estetyczne. Nie.